Uszanowanka, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym rozdziale. To jest rozdział trzeci, krypta Sargerasa. Oczywiście jesteśmy w grze Warcraft 3 The Frozen Throne. Dodatku do podstawowej części gry. Tym razem w tej kampanii elfów... naszym zamiarem jest schwytanie Illidana, dokładnie. Łuny. Dziwne. To orkowe runy. Guldan spisał je 20 lat temu, zaraz po otwarciu. I te runy cię ostrzegają przed czymś. Co głoszą? Wydaje się, że to opis jego poszukiwań w mrokach. O, będą filmiki, jak to przebiegało tam, też spoko. Ale szanu szamanów. Głupcy, rozproszcie się i szukajcie głównego przejścia. Musimy dotrzeć do komnaty oka, zanim ockną się strażnicy krypty. Strażnicy krypty? Chyba się ocknęli. Kazałem wam się pośpieszyć. Okej. I wszyscy zginą. Sargerasie, przejmę całą pozostałą po tobie moc i rzucę ten świat na kolana. No, plan masz dobry. Nie wiadomo, co Guldan i jego sługusy tu obudzili. To coś na pewno. Musimy uważać. Dobra. Mamy trzy przejścia. Dół jest zawalony, więc odpada. Pójdę górą. Za sprawiedliwość. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że góra będzie najlepszą decyzją, którą mogę w ogóle podjąć. Znowu nie umarli orkowie. Guldan sprowadził na nich straszną śmierć. Teraz łakną zemstę. No troszeczkę się nie dziwię. Proponuję jednak zniszczyć to. Za sprawiedliwość. No właśnie. Nie mogę czekać. Bo są różne runy. Osłona to daje. Aha, brakuje czar. No nieźle, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego w tym Warcraftcie. A gram tą kampanię któryś tam raz z rzędu. Zakończę to polowanie. No. Daj mi to, foka. Okej, umor. Nadszedł czas. Aha, i w tę stronę już dalej nie ma nic. No okej. Jestem w stanie to zaakceptować. Inni będą cierpieć. Dobra, mamy miksturkę many, żeby się mogli spamować spelami. Czy tu na pewno nigdzie nie ma innego przejścia? No nie ma. Na dole też nie ma, więc musimy iść środkiem. Koniec jest coraz bliższy. Aha. Zakończę. Jam jest ostrzem bogini. Ja wiem. Nie mogę czekać dłużej. Górę się nie da, ale da się użyć buśnięcia. Błysku jej. Zakończę na twój znak. Buśnięcie. Winni będą cierpieć. No nieźle. No cześć, cześć dziewczyny. Hej Majew, co tam? No, byłam barony sobie. No, czy coś. XD. Dobra. Moje strażniczki są gotowe. Czas na łowę. Ej tam. Cicho. Nie mogę czekać. Ej demon, ej, jak to? Zawróćcie śmiertelni. Nikt nie zbezcześci krypty Sargerasa. Za strażników. Za sprawiedliwość. No ale no halo, bo przecież jesteś demonem, a demony na tym świecie nie mogą być coś już. Jak mogę sobie. Czemu dajecie jej inteligencję? Jezus Maria. Już one zwinność ma. Preferuje zwinność. Za strażników. Ale też byś mogła jednak odejść, wiesz? Sprawiedliwości staje się zaszczyt. Dobra. Nie mogę czekać dłużej. I wrota demon. Aha, jest przejście w dół i przejście w lewo. Jak myślicie? Winni będą cierpieć. Dobra, w lewo. Za sprawiedliwość. Przepraszam. Nie mogę czekać dłużej. Znaczy powiedzcie mi na zdrowie, to będzie fajnie, miło. Winni będą cierpieć. Ale mi prawie ryj urwało. Jezus. A szalter adas. To jest chyba główne przejście, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze się okaże. Szkielet orka. Szkoda, że orkowie mają 700 HP. I dwa razy więcej damage'a. Ale to... Ojej! Musimy się. Jak to tam jest taki duży ziutek? Zakończę to polowanie.
O, to już prędzej siepacz. To już prędzej ten siepacz mi tak by pasował. Ale dobra, tu dalej nigdzie, nigdzie indziej nie ma przejścia. A do pokonania mamy bossa jakby. Czas na łowy. Bo to jest tylko władca otchłani. Za sprawiedliwość. Dobra. Ale widzę, że szybko padnie, że jesteś słaby. Masz coś jeszcze do powiedzenia? No tak myślałem. Lol, nie dałeś tam żadnego itemu? No słabo, muszę przyznać. Leczenie się nada. I co, idziemy jedyną właściwą ścieżką w tym momencie teraz dalej. Czas na łowy. Jezus, przestań gadać, kobieto. Po prostu no, no. Zakończę to polowanie. No. To jest Ashara. Ona, ten bossem. I najśmieszniejsze jest to, że Ashara wyznają również nagi. No nie? I nasze najśmieszniejsze, no bo Ashara stała się nagą. Życie. Za strażników. Zakończę to polowanie. Idziemy tę stroną. O, chociaż widzę, że to chyba nie ma wielkiego znaczenia, którędy wyszliśmy dokładnie. Za sprawiedliwość. Aha. Za strażników. Dobra. Dla pewności coś tu mamy? Nie mamy nic. Nie mogę czekać dłużej. Dobra. Łuczniczki na tył. Musimy się śpieszyć. A wy naprzód. Dobrze. Zakończę to polowanie. Nadszedł czas. Tu coś mamy. Dobra. Jedziemy z tematem. Dobra, łuczniczki do tyłu, jak zwykle standardowo. Aha, no nieźle, Albercie. Nie mogę czekać dłużej. No ale idziemy dalej w górę. Nadszedł czas. O, jakieś przejście tajemne. Słyszę głosy naszych towarzyszy zza tej bariery. Jeśli udałoby się nam ją zniszczyć, to mogliby się dostać do środka i wesprzeć nas w głowach. Tam coś jest, jakaś runa. Nie mogę czekać dłużej. Otóż to. Nadszedł czas. Czy to jest jakieś przejście jeszcze inne? Koniec jest. No nie, tą rudę muszę zobaczyć i do niej błysnąć po prostu. Nie mogę czekać dłużej. Okej, tak jak teraz. Winni będą cierpieć. Tu coś jeszcze jest, bo tak wygląda, jakbym mógł pobiegać. Winni będą cierpieć. A widzicie, fragment kuli cienia. To kawałek kuli cieni Gul'dana. Musiał ją przypadkiem rozbić. Gdyby udało nam się zebrać pozostałe fragmenty, moglibyśmy zmontować artefakt ponownie i wykorzystać jego moc. To jest ciekawe, to polowanie. 10 fragmentów. Koniec jest coraz bliższy. Skąd ja to wezmę? Nadszedł czas. Ja pierdzielę. Aha, ale dobra. To działa w ten sposób, widzę, że... Zakończę. Nie muszę mieć 100% kuli. Winni będą cię. O, to jest fajna brama. Nadszedł czas. No to teraz muszę uważnie obserwować jakby teren dookoła, bo wszędzie mogą być takie właśnie miejsca, gdzie ja mogę sobie błysnąć i zgarnąć taką kulę, nie? Dobra. Wszędzie, to no właśnie, tam coś jest, widzę. Nadszedł czas. Ale z tej strony nie wejdę raczej, to po prostu jest tak se. Nie mogę czekać dłużej. A jednak się dało. Inni będą cierpieć. No nieźle. Jest kula cieni kolejna. Dobra, czyli właśnie takie miejsca muszę sobie wyszukiwać. Za strażników. No ale się da, to jest ważne. Tylko żebym, wiecie, nie minął zbyt wiele tego, ale spoko, jak najbardziej spoko, to mi się może przydać, bo taką kulą cieni chyba jestem już w stanie... O, zaraz przyjdę. Bu, wróciłem. Wiecie co, listonosz przyjechał? Z yerbą dla mnie, więc no, wybaczcie. Ale to yełba, więc no, kurde, no, rozumiecie sobie chyba sami, no. Ojej, nie to użyłem jeszcze nawet. Bo yerba jest spoko. Ja bardzo lubię yerbomatę. Kupiłem sobie Narayanę. Narayana. Pomarańczowa w każdym razie.
będą i cytron. Cytronowa. Bardzo fajna. Kolejne glify Guldana. Także no ja jestem zadowolony. Bardzo pyszne yerba. To dalsza część opowieści czarownika. Pam, 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 pam. Słabe istoty pewnie już nie żyją. No tak. Ja jednak muszę kroczyć dalej. Moja własna potęga powinna wystarczyć. Twoja własna potęga. No, zaraz zobaczycie. Ten śmiech. Czy to ty, Sargerasie, drwisz ze mnie? Jeszcze się okaże, kto ma powód do śmiechu, gdy pochwycę twe płonące oko i uczynię je swoim własnym. Uhuhu. Znowu wspomina o tym oku. No pewnie starożytny artefakt, skoro nie wiesz, co to jest. Pewnością jakiś. No, o, proszę. Biorąc pod uwagę, jak mocno pożądał go Guldan, musiał dawać swemu właścicielowi niesamowitą moc. Mhm. Dobra, jak już mówiłem, teraz się skupię głównie na tym, aby znaleźć miejsce, do którego mogę się błysnąć. Nie mogę czekać dłużej. Koniec jest. Bo jednak chciałbym zdobyć więcej tych oczu. Tak mi się wydaje, że to spoko sprawa. A czekajcie, skoro ja tu otworzyłem coś, to jakaś zapadnia się gdzieś indziej nie otworzyła. Otóż to tu się otworzyła przecież. No dobrze, że chociaż zauważyłem. Bo no właśnie o to chodziło, że gdzieś taka brama się otwierała. Widocznie, no minąłem ją po prostu. Zatem wróćmy. Ale teraz poluszki yerbą pachną, ojejku. Tym suszem. Musimy się śpieszyć. Wiem, że się podniecam, ale naprawdę lubię yerbę. Nadszedł czas. Nadszedł czas. Koni nas. Nie mogę. Dobra, co tam może być? Koniec jest coraz bliższy. Za sprawiedliwość. No nieźle. Winni będą. Pewnie tu będzie jakiś fragment też tego, co? Jak myślicie? O, po lewej są fragmenty. Marnujemy tutaj czas. Pieśń ochrony, no. Nadszedł czas. Winni będą cię. Dobra. Runa many. No wziąłbym ten pieśń ochrony, bo on jest fajny, ale zamiast czego? Siła o 1. Inteligencja o 6. Znaki liczenia są spoko. To miksturę many. Dobra, nawalić to. Moja armia już idź tam sobie powoli, ja to chwilkę jeszcze poczekam, ale coś mi tu jeszcze spokojnie daje, bo tu jest tyle terenu, którego nie widzimy. Widocznie tak musi być. Nie mogę czekać dłużej. A czy tutaj? Coraz bliższy. A widzę runę i tu może być fragment oka. Ha. Tylko muszę to. O, dobrze stanąć. Nie mogę czekać dłużej. No nie, fragmentu oka raczej nie ma, ale. No patrzcie, fajnie, że sobie maksuję grę sam w sobie. Nie mogę czekać. Gdzieś muszą być te fragmenty oczu więcej. Zakończę to. U. No ładnie. Za sprawiedliwość. Pyk. Bo tak fajnie będzie tą kulę wymaksować. Ona by naprawdę będzie nam dawała duże buffy, tak mi się przynajmniej wydaje. Wodzu krypty jakiś. Gdzieś tu jest. O, jest fragment klucza, spoko. No nieźle, odkryłem właśnie fajną rzecz. Wcześniej chyba nie było takich możliwości, mi się wydaje. Już padł, runa leczenia. My tutaj sobie szybko chycniemy w tę stronę. Dobrze. Bo tak staram się jeszcze zobaczyć, gdzie to mogłoby być. Nigdzie takich miejsc na przeskok chyba. Tutaj było jedno, co zgarnąłem, a tutaj dalej nie było nawet jak i gdzie przeskoczyć, więc spoko, więc raczej to jest jedyne miejsce, do którego ja mogłem się udać. Mogę sobie teraz zeskoczyć na dół i przejść na niestety naokoło, ale mogę. Tutaj raczej wyżej już też nic nie powinno być, byliśmy w tym właśnie miejscu. Ewentualnie z tej strony, ale też raczej nie sądzę.
A no do rana. Ile mamy tych fragmentów? Już 4, więc jeszcze 6 potrzeba. No troszeczkę dużo, ale jestem w stanie to tego dokonać, tak po prostu. A tutaj raczej też już nigdzie nie ma, chociaż to miejsce mnie tak intryguje. Nadszedł czas. Winni będą cierpieć. No raczej nie. Koniec jest coraz bliższy. To miejsce tutaj też raczej nie. Tutaj byliśmy. Tutaj wszędzie generalnie byliśmy. Koniec jest coraz bliższy. Dobra, tam raczej też nie wskoczę. A szkoda. Nie mogę czekać dłużej. Tutaj byłem, byłem. Nadszedł czas. Aha. Nie mogę czekać dłużej. Tutaj raczej nigdzie też się nie tepnę, więc myślę, że to już jest ten moment, kiedy mogę spokojnie przejść dalej. Nieco dalej po prostu. Dobra. Jeb. Teraz się boję, że ominę jakiś fragment dość istotny. A nie chciałbym tego raczej. Bo fajnie byłoby mieć z maksymalną tą kulę. Tak po prostu. Czekać dłużej. Dobrze. Moje strażniki są gdzieś to jest. I więcej ksiąg inteligencji. No po prostu będziesz za mądra, Majew. XD. Winni będą cierpieć. I patrz, na przykład tutaj to miejsce, nie? O. Też wygląda na takie, na które mógłbym wskoczyć. Raczej. Zakończę to polowanie. Ale kurde, no. Nie mogę czekać dłużej. No nie chcę ominąć żadnego. To posąg Asszary. Wielkiej królowej sprzed wieków. No właśnie. Doprowadziła nasz lud do ruiny poprzez swe kontakty z Sargerasem. Otóż to. I płonącym legionem. Tylko, że przypominam sobie, aby miała ogon. A może miała? Bardziej jej do nagi niż do jednej z nas. Może miała ogon. Ojej. Przeklęte węże czczą naszą królową. Bo przeklęte węże też są nocnymi elfami? Znaczy były. Dobrze, tu mi tak niepokoi ten pusty obszar. Bardzo mi to niepokoi. Wiecie dlaczego? Wiecie co? Kurde, ja na telefonie się nie zobaczę. O, księga zwinności. To już jest księga, którą chętniej przytulę. Dobrze, spokojnie. Gogle? Szybko się WC The Frozen Throne. Nie, jak to się nazywa? Kula cieni. Kula cieni. Cieni. Głupie te 9. O, no i mamy pokazane chyba miejsce, gdzie są te kule. Troszeczkę oszukuję XD, ale nie chciałbym ominąć generalnie niczego ważnego. Oj, tu jest więcej tych. Dobrze. Czy mamy jakąś mapkę? Żeby sprawdzić kulę cieni? Aha, czwórka to są kule cieni. Dobra, kula cieni jedna była tutaj. Druga gdzieś tutaj, to ją mamy. Tutaj. Tutaj też ją mamy. Tu gdzieś w rogu była kula cieni. A nie, ja patrzę troszeczkę chyba za daleko. Kula cieni na pewno jedna jest tutaj, w tym miejscu. Tutaj gdzie jestem, tu gdzieś tutaj, w tym miejscu, na tej wodzie gdzieś powinna być. Czemu jej nie widzę? Nie mogę czekać dłużej. Tu są trzy kule cieni. Tu jest jedna. Tutaj gdzieś druga. Koniec jest coraz bliższy. Winni będą. Trochę lipa, że nie widzę tej jednej kuli cieni. Koniec jest coraz bliższy. Nie podoba mi się to. No ale trudno. Skoro nie jestem w stanie tej kuli zdobyć. Za sprawiedliwość. Widocznie nie można jej zdobyć jakoś łatwo. O Jezus, dałem nie tej postaci, której chciałem dać. Dobra, Majew. Koniec jest coraz bliższy. Jak się dostać do tej kuli tutaj na górze? Bo ta kula jest tutaj w tym rogu. Nie mogę czekać dłużej.
Koniec jest coraz bliżej. Gra jest głupia, wiecie? Zakończę. Jejku, jejku. Tak myślałem, że teraz będą problemy z tą kulą cieni. Nadszedł czas. Naprawdę chciałbym ją zdobyć, halo. 5 to jest magiczne bariery, quest numer 2. Zakończę to polowanie. No i jak z bicza strzelił. Koniec jest coraz. Ej, chyba że tu jest kula. A ja się nie mogę dostać na górę. Nie mogę czekać dłużej. Winni będą cierpieć. Jakbym mógł sprawdzić tą górę tutaj? Nie mogę czekać dłużej. Koniec. Nie bardzo ze sprawdzeniem tej góry, nie? Tak myślałem. Tu jest jedna właśnie czwórka. Winni druga jest gdzieś. Ej, cierpieć. Chociaż chyba będę w stanie musimy tutaj wejść. Spieszyć. No, i błysnąć tędy. Jestem debilem, ale da się to zrobić. Nie mogę czekać dłużej. Winni będą cierpieć. Dobra. No. Koniec i hop. Dobra. I tu na pewno jest ta kula cieni jedna. Otóż to. Mamy to. Dobra, super. Druga kula cieni jest gdzieś w tę mańkę. Nie mogę czekać dłużej. No ale dobra, trudno. Inni będą cierpieć. Aha, coś mikstura lecząca, to nie potrzeba. Właśnie druga kula, skoro jesteśmy tu na rogu, to powinna być tu, w tym miejscu, tu gdzie pinguję. Tylko nie mam raczej fizycznie możliwości błyśnięcia się w tamte miejsce. I kolejna jest tutaj, w tym miejscu. Nie mogę czekać dłużej. Może za chwilę jakoś wykombinuję jakiś sposób. Nie chcę tego też przyciągać w nieskończoność, bo misja wcale nie jest długa. Oj, ale chyba jednak nie zdobędziemy. Zdobędziemy tutaj chyba. Dobra. Albo nie zdobędziemy. Życie. Nie mogę czekać dłużej. Winni będą. Aha, błysk. Rozumiem tutaj w tę stronę błysk. Ale intrygują mnie nadal te kule. Które tutaj są. I musiałbym chyba tak ułożyć kamerę. Nie mogę czekać dłużej. Żebym mógł się błysnąć. No tu się raczej nie błysnę. Będą cierpieć. Ani tutaj. Koniec jest coraz bliższy. Dziękuję. Chyba odkryłem sposób, jakbym mógł się błysnąć w tamte miejsce. Otóż wykorzystując sowy. Otóż to! Otóż to. I stąd teraz błyśniemy się na dół. A teraz druga strona. Jam jest ostrzem bogini. Otóż to. Właśnie znalazłem sposób. Wykorzystując właśnie te sowy. Bo teraz w którym jajku jest kula cieni? Za sprawiedliwość. Aha, kula cieni jest po prostu. O, dobra, udało się. I zaraz jeszcze raz błyśniemy tutaj, bo ostatnia kula cieni jest tutaj. O, poślimy armię tam. Więc już mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 i za chwilę będzie siódmy fragment kuli cieni. Super, właśnie. Potem gdzieś w tym miejscu jest jeden fragment, tutaj za tym jest jeden fragment i tutaj w rogu jest ostatni fragment. Super. Mamy to, więc no jestem happy raczej. Troszeczkę dłużej potrwa ten odcinek, no niestety. No ale niestety nie poradzę. To, że mam downa i chcę kule cieni, to nie moja wina akurat. Zakończę. Z tym downem to tak wiecie, tak. Żart. Za sprawiedliwość. Raczej się uda szybko to pokonać. Nie ma ich zbyt wielu. Dobra. Nadszedł czas. Tutaj jakiś obóz na dole jest? Winni będą cierpieć. Tak, tak myślałem właśnie. No nieźle, tu może być ciężko. Daleko Lady Wash. Strażniczko, ale twoja elficka sprawiedliwość tu nie obowiązuje. A co ty możesz wiedzieć o elfickiej sprawiedliwości? Oj, dużo. Wszystko.
No właśnie. Były niegdyś nocnymi elfami. Tak było. Byliśmy wybrańcami Asszary, szlachetnie urodzonymi. Jednak zostaliśmy wygnani pod powierzchnię okrutnego morza, gdy rozpadła się studnia wieczności. To niemożliwe. A jednak. Zostaliśmy przeklęci, zmienieni. 10 mileniów czekaliśmy na odzyskanie. 10 mileniów. Coś wam to mówi? Świecie. I stanie się to teraz. 10 tysięcy lat nienawiści. Idan. Doceniam twoją odwagę. Ale na nic się ona nie zda. No i odpłynęła. No i walcz tu z taką. Nie mogę czekać dłużej. Okej, chyba jakoś giną sobie szybko. Tak patrzę, bo wiem, że w tym miejscu jest jedna kula, nie? Wiem, że się napaliłem na tą kulę, wiem. Nie musicie mi tego mówić. Ale no chciałbym mieć jednak komplet. Nie mogę czekać dłużej. Czy tu w dół jest jakieś przejście? No nie bardzo. Więc teoretycznie lipa będzie z tą kulą, chyba że jest jakieś przejście obok tamtędy. To okej. Nie mogę czekać dłużej. Bo jedna kula jest gdzieś w tym miejscu, gdzie spingowałem. Druga tam, no i trzecia pokazywałem już wcześniej. Nadszedł czas. Więc najpierw idziemy w górę. A, dobra. Zniszczmy barierę, nie ma problemu. Chętnie przygarniemy więcej armii. Dobra. I dobra, wiesz co, tam się za bardzo pchają. Zakończę to polowanie. A rozumiem, że tam tylko ty możesz wejść po tą kulę cieni. Koniec jest coraz bliższy. A przynajmniej tak to wygląda. Że tylko ty nie możesz. Mogę czekać dłużej. Dobra. Za sprawiedliwość. Pyk. Pyk. Za strażników. Pyk. 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 XD. Dobra. Ej, halo. Jak to tak? Jak to tak bez walki, nieuczciwie? Nadszedł czas. Dobra, już to. Ta hydra jedna mała, no. Za sprawiedliwość. Dobra, i gdzie jest kula cieni? Dawać mi kulę cieni. Za strażników. Aszal teradas. Aha, rzeczywiście, jest coś takiego tam. Zakończę to polowanie. Koniec. Dobra, mamy to. I tu jest kula cieni na pewno. Otóż to. Dajcie mi wizję, jakiś tam mój elfku. Dobra. Więc już mamy teraz to. I lecimy w dół dalej. Pani Majew. No opowiem ci, Majew, że będziesz kozacka z tym artefaktem. Nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej tego nie robiłem. Może byłem zbyt głupi. Za sprawiedliwość. Za strażników. Dobra. Szybko sobie poumierały te nasze, znaczy nasi przeciwnicy. Oczywiście, że nasi przeciwnicy. Dobra, mamy 8 fragmentów, jeszcze 2. Jeden jest tutaj właśnie mniej więcej, a drugi tutaj. I będziemy mieli komplet. Nadszedł czas. Winni będą. Oczywiście, żeby to chciał pójść najpierw po kule, no kurczę, ludzie. Ale widzę, że z tej pozycji jej nie zdobędę. Chyba, że tutaj tym murkiem. Co jest już bardziej prawdopodobne. Bo póki co nie mam chyba żadnej możliwości wskoczenia tutaj na ten murek. Chociaż z drugiej strony drzewo jakieś jedno. Nie bardzo, nie? No dobra, marnujemy trudno. Tutaj czas. Potem pomyślę, nie chcę nadszedł właśnie marnować czas. Czasu, jak to mówi. Koniec jest. Ona. Patrz pani. Okej, kolejne glify. Glify Guldana. Tak. Pismo wskazuje na rosnącą desperację. Tym razem napisał. Zasadzka. Strażników. Umieram. Gdyby moje sługi nie opuściły mnie, miałbym szansę na zdobycie oka i... I co? I w życiu ci nie pykło. Przeklinam cię, Sargerasie.
Wybaczcie. Nie mogę zostać pokonany w ten sposób. Jam jest Gul'dan. Jam jest wcieleniem roku. To się nie może skończyć w ten sposób. A jednak chyba się skończyło. Panie majster. Doszedł do tego miejsca. Runy stają się całkowicie nieczytelne. Potworności, których doświadczył. Ajajajajajajaj. Długi odcinek będzie, a mógłby być krótki. No ale trudno. Mi to tam nie robi. Nie mogę. Gorzej, jeśli wam się to źle ogląda. Dobra, rozumiem, że to już jest koniec jakby. Koniec jest coraz bliższy. No właśnie, koniec jest coraz bliższy. I że tutaj jedyną możliwością jest tylko błysk. Nie mogę czekać dłużej. W to miejsce, no bo... Nadszedł kurczę, no bo stanę tutaj, to nie widzę za bardzo możliwości. Znaku też nie postawię w to miejsce. Ej, chociaż tu patrzcie, czekajcie. Czy tu jestem w stanie wskoczyć? Też nie. No muszę jakoś tędy wskoczyć. To niech ona sobie tam idzie, Majew. Oczywiście. Ej, chociaż halo. Sprawiedliwości stanie się zadość. Winni będą. Chociaż halo. Zakończę to polowanie. O, chyba już wiem, jak to zrobić. Musimy się śpieszyć. Dobrze. Superaśnie. Nie mogę czekać dłużej. O, super. Winni będą cierpieć. Super wyszło, jednak było to łatwiejsze niż myślałem. 9. Zwiększa mi pancerz już dodatkowo kula, więc spoko, szanuję kulę. Kula, zawsze szanowałem kulę, halo. Koniec jest. Aha, i tutaj jakbym poszedł w dół, bo tak patrzę sobie z tą moją małą ściągawką, to właśnie w tym miejscu jest chyba ostatnia kula. I chyba to zrobię właśnie teraz. Możesz, dziękuję. Tutaj. A drugi cyk trzeba zrobić tutaj, w to miejsce. Więc trzeba tutaj podświetlić to miejsce, żebyś nie umarła. I do końca po kule. Winni będą cierpieć. Albo nie? Nie mogę czekać dłużej. Albo nie? No przecież. Sprawiedliwości stanie się zadość. Jaki żal, ty. Winni będą cierpieć. Gra mi pokazuje, że to jest tutaj. Nie mogę czekać dłużej. Zostałem strollowany przez grę. Winni będą cierpieć. Ej, bez kitu zostałem strollowany przez grę. Bo mi tu pokazują, że ta kula powinna być tutaj. Albo niżej, ej, nadszedł albo niżej. Czas. Nie mogę czekać dłużej. Boże, zostałem strollowany przez samego siebie. To już ostatnie część. No nieźle. Ciekawe, czy artefakt Gul'dana powie nam coś, czego sam nie zdołał odkryć. Raczej nic. Inni będą cierpieć. Ale spoko, mamy całą kulę cieni, więc to mnie cieszy. Telefon już nie jest mi potrzebny. Dobrze, mogę odłożyć na bok telefon. Nie jest mi to niczego potrzebne. I ostatnia bitwa się odbędzie tutaj. Ojej, źle użyłem. No idź. Aha, dalej nie przejdziesz, to już jest końcówka, rozumiem. No dobrze. O, jest oko Sargerasa. Illuminat... nie, nie. Strażniczka Shadow Song. Jesteś wreszcie. Nie wątpiłem, że... No ja też, no skoro ciebie ścigała, to kiedyś musiała cię dogonić. Zabieram cię z powrotem do twej ceny. Naiwność ci nie przystoi, moja pani. Aha. Pochłaniając moc czaszki Gul'dana, wchłonąłem również jego wspomnienia. Ojej. Zwłaszcza dotyczące tego miejsca i mrocznego obiektu jego pożądania. Tak. Moc. Nie, chcę ją zniszczyć. Chcesz nią zawładnąć. Ta moc pozostaje dla mnie niedostępna, ale w tym oku Sargerasa jest jej garść, aby raz na zawsze pozbyć się z tego świata wszystkich moich wrogów. To dość ironiczne, że akurat ty będziesz jego pierwszą ofiarą. No nie? Oszalałeś. This is madness. Umysł źle znosi izolację.
przez wieki trzymałaś mnie w mrokach więzienia. Sądzę, że w zamian mam prawo pogrzebać cię. I teraz będzie się zawalać wszystko. No nieźle. Do wioski. Muszę dotrzeć do Szandu z i ostrzec go o zdradzie brata. Szandu? Moja moc jest wystarczająca, aby zapewnić... To też Szando Stormrage. Czy to jest Malfurion? Nie no, Szando to? Idź już, moja pani. Nie wiem. Bogini oświetli nam drogę w zaświatę. No nieźle. Teraz będzie szybko uciekać. Ojejku. Teraz muszę znaleźć wyjście, zanim ta przeklęta... No dobra, dobra, już nie musisz okadać. Zrozumiałem za pierwszym razem. Koniec jest coraz bliższy. Dobra. Zakończę to polowanie. Tu mnie gonią, ale nie ma z tym wielkiego problemu. Dobra, pyk. Nie mogę czekać. Ucieczka będzie o wiele szybsza, widzę. Winni będą cierpieć. Nie mogę czekać. Tutaj przejście powinno być czyste raczej. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Dobra, dobra. Nie mogę czekać dłużej. Trudna szybkości? Nie, leczenia. No dobra, trudno. Trudno. Wolałbym leczenia. Nadszedł czas. Winni będą. Aha, no rozumiem, że most się zawalił, więc muszę chwilkę poczekać. No nie możesz, ja też nie mogę, ale musimy, oboje. Dobra. I teraz jak najszybciej tam przebiegnij. Aha. Skąd to tyle nagle tych stworków jest? Tyle dużo. Runa szybkości? Leczenia. Czemu leczenia? Wolałbym szybkości, żeby ona szybciej biegała po prostu. Nadszedł czas. Inni będą cierpieć. Dobra. Nie mogę czekać dłużej. Jakoś się udało przebyć tędy. Inni będą cierpieć. Dobra, was tutaj walić. Strażniczko, biegnij. Let's go, let's go. Nie mogę czekać dłużej. Koniec jest coraz bliższy. Dobra. Wiecie po co są te runy rozrzucone? Właśnie po to, jakby gra spodziewała się tego, że ja nie rozwinę tego na drugi poziom. Gdybym tego nie rozwinął, bo miałem taką możliwość i wtedy by to kosztowało 50 many. Więc dlatego to jest tak rozrzucone w tym momencie. Runa przewrócenia, no spoko. Nie mogę czekać dłużej. No. Nara, frajerzy. No i wyszedłem. No, troszkę dłuższy odcinek będzie właśnie przez to, że bawiłem się w tą kulę. Ale mam teraz porządny damage w końcu. To już jest zniszczalne. Spoko. Ale ucieka. Hyp. Ziup. Ziup i ziup. Nie ma. Dobrze. W takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Wybaczcie za taką długość odcinka, ale... musiałem. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.